Monumenty dopiero co weszły, dopiero zobaczyliśmy te wszystkie przekoksane liczby, a teraz co? Poszły nerfy, no i niestety troszeczkę to namieszało. Ostatecznie monumentów mamy 46, nie 48 jak wcześniej było napisane. Są rozrzucone po całym świecie, no ale niestety nie wszystkie z nich są obecnie już tak przydatne, jak były przed nerfem. Przedstawiona lista została przygotowana przeze mnie, opierałem się też na opinii kilku moich wspierających, raczej kierowałem się kryterium gry single player niż multiplayer i jak dużo nacji będzie w stanie korzystać z danego monumentu. Liczę na to, że będziecie mieli ode mnie odmienne zdanie i zapraszam do dyskusji w komentarzach na temat właśnie takiego top 10 najmocniejszych monumentów do gry single player, z których może skorzystać jak największa liczba nacji. Możliwe, że jeżeli ten sposób Wam się spodobał w filmiku, to przygotuję jakąś listę monumentów must have do World Conquesta albo przydatnych do gry PvP. Jeżeli jesteście tak jak ja wkurzeni na paradoks, bo wywaliło Wam save'y z Ironmana i musicie zaczynać swoje kampanie od nowa, a najlepiej jest z nimi poczekać, no to zapraszam, może znajdziecie na Enebie, która właśnie prowadzi teraz wyprzedaż z Trustly, coś dla siebie do pogrania w międzyczasie. Pamiętajcie, że z kodem Lukas 3% zniżki, a linki macie w opisie. Miejsce 10. Jak widzicie, może tutaj lecieć do jednego z kilku monumentów, które są w tym regionie. I muszę przyznać, że miałem niezłą zagwozdkę, bo na to miejsce według mnie zasługiwało ex aequo z 5 czy 6 monumentów, ale ostatecznie wybrałem tutaj mauzoleum, które znajduje się w Imperium Osmańskim. Przed nerfem, jak widać, był to przepotężny monument, dający duże korzyści każdemu, kto go zdobył. Obecnie to grając Osmanem raczej bym nie wydał 10 tysięcy golda, żeby dostać minus 5% kosztów technologii. No może pod koniec gry, jakby mi się bardzo nudziło. I zamienię idei kosztów na Institution Embracement Cost oraz Institution Spree. Nie ukrywam, no trochę mnie tutaj rozczarowało. Do tego stopnia, że dałbym tutaj ex aequo miejsce wielkiemu projektowi z Afryki, który jak widzicie daje dość podobne bonusy. Miejsce 9 leci do monumentu znajdującego się w Maroku i jest to monument, który nie ma żadnych dodatkowych wymagań oprócz posiadania tej prowincji. Starto znajduje się już na drugim tierze, więc nie musimy wydawać tych pieniędzy, żeby go rozwinąć i daje już całkiem fajne bonusy. Trzeci tier to Trade Efficiency plus 10%, Global Trade Power plus 5% oraz Caravan Power plus 33%. Patrząc na lokalizację i jakie kraje tutaj mogą to zdobyć, jest to świetny monument dla tych krajów, ponieważ no, kraje z tego regionu opierają się na handlu, więc zawsze jest lepiej go mieć więcej niż go mieć mniej, a handel to pieniążki. Sam monument przeszedł lekkiego nerfa, no ale też nie ma co narzekać na te straty, co szkoda, bo jednak Fort Defense na wszystkich moich fortach plus 20% byłby zawsze zacny. Miejsce 8 należy do monumentu znajdującego się pierwotnie na terytorium Mameluka o nazwie Petra. Jest to monument, który startowo ma już pierwszy tier rozwinięty i dający swojemu właścicielowi Diplomatic Reputation plus 1 oraz szybsze cofanie zarządzania naszymi dyplomatami o 20%. Docelowo dążymy do Diplomatic Reputation plus 2, Diplomatic Relations plus 1, no i kosztów roszczeń o minus 20%, jak i Envoy Travel Times minus aż o 1/3, co jest naprawdę spoko. Jest to jeden z nielicznych monumentów, zresztą jak widzicie, którego nerf totalnie ominął i w sumie dobrze, bo uważam, że nic tutaj nie jest za silne, nie jest za mocne. Jest to świetny monument do World Conquesta poprzez wasali, co jest jedną z najlepszych metod robienia World Conquesta. Koszty fabrykowania claimów też są całkiem ciekawe i muszę przyznać, że chętnie zagram z jakimś buildem po to, żeby mieć jak najniższe te koszty, bo w sumie nawet nie wiem, czy jest jakiś cap na to, czy nie ma. Miejsce 8 powędrowało do monumentu znajdującego się w Kijowie, a że Kijów jest zawsze polski, no to tak jakbyśmy my to dostali. Jest to monument, który musi należeć do kraju z religią ortodoks i daje naprawdę przepotężny bonus, jakim jest Yearly Patriarch Authority plus 1%. Jest to masakrycznie dużo. Oczywiście ortodoks jest religią, którą łatwo jest sobie przyjąć, zwłaszcza jeżeli jesteście krajami ościennymi. Dlatego myślę, że tutaj ten modyfikator, że jest on przypisany do tej religii. Ja osobiście bardzo często lubię grać ortodoksami, przynajmniej jest to nadal chyba jedna z najsilniejszych religii, chociaż totemiści są naprawdę blisko tego miejsca. Te bonusy są naprawdę mocne.
Tutaj egzekwo można ewentualnie dać Hagie Sofie, która daje o dziwo Yale Patriarch Authority tylko 0,2%. Nie wiem czemu tak, ja się tam nie kłócę. Miejsce szóste ląduje dla monumentu, który znajduje się w Japonii i z trzech, które są tutaj dostępne, jest to zdecydowanie najpotężniejszy monument i jedyny chyba, który dostał buffa po tych wszystkich zmianach i nerfach wprowadzonych przez Paradox w ostatnim patchu. I nie ukrywam, pozytywnie oceniam te zmiany, ponieważ teraz ten monument jest naprawdę przydatny i do tego możliwy do użytkowania przez wszystkich. Nie istnieje on na początku rozgrywki, ale można już na pierwszym tierze zauważyć, że daje naprawdę przepotężne bonusy. Prestige from Land Battles plus 50% pomoże nam utrzymywać bardzo dużo pozytywnych bonusów dla naszego kraju. Na trzecim tierze natomiast ten monument jest przekozacki. Local Recruitment Time minus 25%, ok. Ale Prestige plus 100% z bitew, War Taxes Cost minus 100% zawsze na propsie. No i tańsi generałowie, no to cud, miód i orzeszki, bo w razie czego zawsze możemy ich przecież rerollować. No i dzięki temu dostać Army Professionalism, co skutkuje po prostu manpowerem. A na multiku pozwala oszczędzić przecież tony military pointsów w celu wykorzystania je w dodewowanie prowincji. Miejsce piąte. Pałac w Pegu. Nie próbujcie, żebym wymówił jego nazwy, no po prostu nie, ganba coś tam, nieważne, nie wymówię. Nie istnieje ten monument na początku. Na pierwszym tierze daje nam Diplomatic Reputation plus 1, Diplomatic Advisor Cost minus 10%. To już są całkiem ok bonusy. Lecimy na trzeci tier i tutaj Advisor Cost na tym etapie raczej już jest do pominięcia, bo będziemy musieli tak wydać 7000 golda na to, ale za to bonusy Diplomatic Reputation oraz dodatkowe dwie relacje powodują, że to jest bardzo mocny monument, zwłaszcza jeżeli gramy przez wasali i chcemy anektować jak największą liczbę krajów. Dodatkowo sporym bonusem tego monumentu jest to, że nie wymaga żadnej kultury, żadnej religii do tego, żeby go mieć. Monument ten nie dostał jakiegoś dużego nerfa, trochę do kosztów advisorów i jedną Diplomatic Reputation w dół, co powoduje, że nadal jest bardzo użytecznym monumentem. Miejsce czwarte. Kurka, przed nerfami byłoby u mnie to miejsce pierwsze, ale niestety po nerfie, który widzicie, w tym momencie zajmuje ten monument miejsce czwarte. Dlaczego? No bo po prostu na początku nie są za dobre te bonusy. Income from Vassal plus 10% z Liberty Desire, In Subject minus 5%. Następnie to dalej rozwijamy i dostajemy marne bonusy, no ale na końcu dochodzi nam Administrative Efficiency. No i okej, 5% jest to okej bonus, ani nie przekoksany, ani jakoś super dużo, chociaż niektórzy całe kultury robią, żeby dostać taki bonusik, więc 5% zawsze jest na propsie i dobrze, że znerfiono ten monument, bo poprzednio z 15% to było za mocne. Dużo, dużo za mocne. Dodatki oczywiście Liberty Desire in Subject minus 10%, Income from Vassals pomijamy, a Diplomatic Reputation zawsze jest na propsie, bo lepiej jest tego mieć więcej niż mieć mniej. Trzecie miejsce na mojej liście zajmuje Angkor Wat. Byłoby znacznie wyżej, gdyby nie to, że Paradox tutaj modyfikował wymagania tego monumentu. Jest on teraz przypisany dla grupy religijnej Dharmic. Obok tego oczywiście można tutaj wymienić kilka innych monumentów dających bardzo podobne i zbliżone efekty jak Angkor Wat, tylko że żaden z nich nie jest aż tak potężny, żeby podawać 10% kosztów technologii. No i ten modyfikator Yerle Karma Decay dla tej grupy religijnej jest naprawdę przepotężny. Angkor Wat przed zmianami dawał 15% do kosztów technologii i było to naprawdę sporo, zwłaszcza kumulując to z innymi monumentami. No ale niestety poszedł tutaj duży nerw i wymaga teraz odpowiedniej religii. Dla mnie osobiście egzekwo miejsce trzecie zajmuje właśnie monument, który znajduje się w Ameryce Północnej, tuż obok mojego ulubionego Navajo, który daje też również bardzo potężne bonusy, no tylko że trzeba być religii totemist, no ale sorry, technology cost minus 10%, idea cost minus 10%, to są bardzo duże bonusy. Miejsce drugie zajmuje monument położony w Samarkandach. Monument istnieje na pierwszym tierze, nie dający jakichś dużych bonusów, ale kiedy go rozwijemy już na trzeci, jest naprawdę potężny. War score cost versus other religion, minus 15%. Wydaje mi się też, jak tutaj cofnąłem się, że Paradox się znowu pomylił,
i będzie to patchowane, bo jakoś tak głupio to wygląda, kiedy na drugim tierze mamy Cost of Enforced Religion Through War, a tutaj mamy Wars Core Cost versus Other Religion i ten modyfikator się zamienia zamiast wzrosnąć. Ewentualnie może się okazać, że Wars Core Cost stąd wypada i wejdzie to. I wtedy to już nie jest takie mocne. Tym bardziej, że jak się przyjrzymy bonusom przed zmianami, to te dwa modyfikatory wcześniej występowały obok siebie na trzecim tierze, a obecnie są zamieniane? Nie no, naprawdę coś tutaj znowu paradoks popsuł i myślę, że może dojść do tego, że jeden z tych modyfikatorów po prostu zniknie. Zdecydowanie najpotężniejszym monumentem po tych wszystkich nerfach, które miały miejsce, jest The Grand Palace of Bangkok, który nie istnieje na początku gry, więc musimy go jednak rozbudować, ale już na pierwszym tierze daje nam Governing Capacity zwiększone o 5% i tak to sobie rośnie aż do efektu końcowego, gdzie już mamy agresywną ekspansję minus 10%, co jest zawsze na propsie. Vassar Falls Limit Contribution plus 50%, jest to bardzo potężny modyfikator, zwłaszcza z odpowiednimi ideami. Yearly Absolutism, ok, przyda się dopiero po 1600 roku, ale to spowoduje, że absolutyzm nabijemy bez większego problemu. No i Gathering Capacity plus 15%, też jest to super. Pamiętajcie, że to nie tylko dla tego kraju, ale na przykład dla Rosji jest to mega OP budynek do zdobycia i dodatkowych nie mamy tutaj żadnych wymagań. Pomnę tylko, że ten moment nie został aż tak bardzo znerfiony. Gathering Capacity z 33% do 15% zostało zmniejszone. No ale czy to jest taka duża zmiana, duży ubytek dla tego monumentu? Raczej nie. Tak czy siak jest całkiem niezły, zwłaszcza do World Conquestów. Dajcie znać w komentarzach, jak bardzo się zgadzacie albo nie zgadzacie z tą listą, czy byście coś poprzesuwali wyżej bądź niżej. Czekam na wasze opinie. Trochę mniej odcinków będzie jednak z Europki w najbliższym czasie, ponieważ okazało się, że Iron Man obecnie jest niegrywalny i potrafi wywalić save'a ponad 5 latach rozgrywki po wyjściu i załadowaniu gry od nowa, więc no sorry, paradoks, nie będę z tego nagrywał, skoro i tak wszystko pójdzie do kosza. Jeżeli materiał się podobał, nie zapomnijcie o lajku.